Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj znowu zagramy w Brawl Stars. Dzisiaj będziemy otwierać karnet, nowy karnet. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba, jak tak to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i lecimy dalej i będziemy otwierać nasz karnet. Na razie nikt ze mną nie gra, może później ktoś ze mną zagra, to się okaże. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się też te 16 tysięcy zdobyć. Więc bierzemy się z otwierania karnetu. Skrzynka z dymiarza. Z niej mamy dwa przedmioty, 16 monet i do kolta 4 i do serdża też 4. 10 gemów, na co czekałem. Duża skrzynka, w której mamy 54 monety, do Jessie 8 i do Barley'a 20 i do Nani 20. Mamy skrzynkę z dymiarza, a w niej 16 monet, do Rika 6, do Franka 7. I to tyle w tej skrzynce. Duża skrzynka. W dużej skrzynce mam 64 monety, do Edgara 8, do Byrona 8 i do Squeaka 14. 50 monet. Bo monety są mi potrzebne, te 1000 monet do kolejnych zadymiarzy, tam do ulepszania, może coś z ostatnich odcinków pamiętacie. Duża skrzynka, a w niej mamy 57 monet, do Franka 11 i do Broka 29. Skrzynka zadymiarza. Natomiast mamy 17 monet, do Colta 5, do Bo 5, w dużej skrzynce z dymiarza, no w dużej skrzynce mamy 55 monet, mamy do Dynamajka 10, do Kiełka 11 i do Serdża 20. Mega skrzynka, moment, na który czekałem, ale potrzymam Was trochę w niepewności. I pokażę Wam moje misje. Tak, to może zabrzmieć dziwnie, ale tak. Mam tylko 3 misje z tego wszystkiego, bo w sumie to nawet 4, tego nie widziałem z Wielką Murą. No tutaj zrobiłbym tę misję, ale nie ma tego wydarzenia. Jak Wam pokażę, to widzicie, nie ma. I czekam na to wydarzenie. A teraz możemy otworzyć to, co tak długo czekałem. Mega skrzynka. W niej piątka. 219 monet, do Edgara 13, do Nani 15, do Serdża 17, do Ems 35, do 137 i 200 podwajaczy. Ale też nie wszystko jest stracone, ponieważ z innych skrzynek, tych mniejszych, też może być coś. Więc duża skrzynka. 52 monety, do Bo 9, do Rico 11, do Jessie 20. Do skrzynki zadymiarza, znaczy w skrzynce zadymiarza mamy gadżet, kryosyprop, gadżet do lołu, natychmiast dodaje 50% do wskaźnika zamrożenia przeciwnikom w zasięgu superataku lołu, ładunek na mecz 3. Mam nadzieję, że to będzie dosyć fajny gadżet. W dużej skrzynce 80 monet, do Broka 8, do Nani 8, do Gina 30 i ostatnia rzecz, czyli 10 gemów. Na razie nic więcej nie możemy otworzyć. A przez to, że ten odcinek trwa dosyć krótko, to zagramy sobie na przykład w duo. Tutaj zobaczymy w klubie. I na razie nikt nie doszedł. Miejmy nadzieję, że ten klub będzie się rozrastał. Tak samo jak jego rozwój. Więc możemy zacząć grę. Graj. Wyszukiwanie graczy. 10 graczy już jest. Więc zaczynamy bitwę. Ja chyba pójdę od razu na środek. To może być dosyć dziwna decyzja, ale damy radę, bo na razie nikt nie idzie. O, jednak przyszedł. Aragorn. Nie udało się. No niestety. Moja już dała zdenerwowaną buźkę, już się denerwuje. Jakiś tam Kuba gra. Jeden dała mi, no nie, no naprawdę. Taki majątek mi zostawiła. Po prostu super. Dobrze, teraz mam już 2. Ale ona ma 5, co nie zmienia faktu, że ona ciągle ma o 3 więcej. Ja chyba skorzystam z tego, że mogę to zrobić i poszukam go, on tutaj jest. Dobra, i teraz ucieczkam. Tego to ja się nie spodziewałem, że to bitu będzie.
Tego się nie spodziewałem. Minus 5. Trochę słabo, ale dobrze, że mam podwajacze. Bo może uda mi się do kolejnej klasy dojść. Nie sądzę, żebym w taki sposób jakoś daleko zaszedł. Chociaż mam wrażenie, tak jakby ktoś już to kiedyś robił i właśnie samymi rozgrywkami dobijał żetony, nie misjami. Tak mogło być u kogoś już. Jakieś challenge za granicą może. On mnie teraz wykorzystał, bo on sobie stoi z gadżetem i czeka na kogoś, a ja mam brać skrzydło. Oto kogoś podbiegł. I coś komuś kuku zrobił. To dobrze. Ja na niego skoczę przy najbliższej okazji. No nie skoczę chyba. Ale szkoda, że on nie zabrał z tamtych krzaków, no. Jeszcze umarł. Znowu minus 5. Zagry ponownie, niekoniecznie z nim, może z kimś innym. 6 minutek już. To tak jeszcze trochę pociągniemy. Skrzynka już jest walona przez niego. On teraz sobie kampi. Dziwne, że tak długo te skrzynki jeszcze tu stoją. Bo zazwyczaj to już chyba nie ma w takim momencie już długim dosyć. Teraz muszę tylko wykorzystać to i na niego skoczyć, bo ja mam więcej tego. No, od razu uciekł, jak zobaczył mnie. A ja sobie tu postoję i poczekam na niego. Taki jest mój plan. A jednak nie. Ale coś tutaj jest problem z tym, żeby pokonywać innych, widzę. No nie, nie mogę sobie na to pozwolić, żeby oni pokonywali mojego. Tak samo ten Edgar nie może na to pozwolić, ale coś mu nie pykło. I teraz po prostu stąd na nią naskoczę. I teraz ucieknę. To nie było w planach, ale wykonałem to. Tak czy siak. Zresztą no, zbieram sobie chwilę. Nie! Szkoda, że umarłem. To jest minus 6. Teraz mam braki. No klubie nic nie przyszło. I tu może ten gadżet zobaczymy. Bo jak go tak drpnąłem, to zobaczymy, czy on taki fajny. Bo ja mam 2 star powery do niego. Zrobimy mu to starcie. Niech już będzie. Zrobimy to. Damy radę. Wygramy to. Musimy być takiej nadziei, a tak będzie. Musicie zapamiętać, co powiedział X Kubuś X na swoim odcinku. To coś zawsze działa. Zawsze wygląda tak, jak ja idę sam. A muszę iść sam, bo mój ze mną nie idzie. To jest problem. Taki gadżet istnieje? Nie no, zabrał i ja teraz nie mam. Tak jakby zrobił to specjalnie. On to planował dłuższego czasu. No, nawet nie mogę mu kuku zrobić. Nikomu. Daj tak się dziabnąć. O, dobrze, dobry. Dobry piesio. Teraz zmruź się. Zmroź się. O, dobrze, nie zmroził się, ale przynajmniej to. A nic gorszego. Puf. Pif, paf, ja mam 1. On ma 13. Jeszcze jak grałem przed odcinkiem, to szło mi o wiele lepiej. O niebo lepiej. Co to w ogóle robi? Aha. Nie! Dobrze. Udało mi się go pokonać. Teraz na środek idźmy. I tam mu rzucę. O, tam mu rzucę.
Dobrze. Aktualnie jesteśmy w bardzo dobrym stanie. Nie. Przegramy to. Nie ma szans na wygraną. Ale wygraliśmy. Tyle dobrego. Wygraliśmy. Ale chyba jestem w tyle na tym zadymiarzu. No nic nie poradzę, no. Na pewno nic mi nie doszło z tych misji, tak wolę sprawdzać, żeby już nie było żadnej aferki później. Typu, że na odcinku miałem misję, a tego nie zrobiłem tej misji. To zagram dalej, jeszcze jedną może rozgrywkę. Zobaczymy. Ale przynajmniej ten odcinek będzie, że coś dropnąłem. No bo jednak coś dropnąłem, prawda, no. Dropnąłem dwie rzeczy, znaczy jedną rzecz. Gadżeta do LoL, którego aktualnie używam. To jest taki chyba dzwonek. Na zawołanie zamraża ci przeciwników. Szkoda, że w 50%, a nie 100. W 100 byłoby lepiej. Proszę mnie nie atakować. Tego nienawidzę, jak walczę z nani, że te nani to one zawsze są silne. I zawsze pokonają cię. Czego byś nie robił, i tak ci to zrobią. Ona teraz ucieka, bi. Teraz ja też uciekam. Tak to można nazwać trochę. I teraz tędy już nie wyjdziesz, moi drogi. Oj, tędy nie wyjdziesz. On chyba nie miał zamiaru tędy wychodzić. Ojeju, nie. Przegraliśmy. I ten low taki smutny. No niestety, no, low, no. No sorka. No i tym tak troszkę smutnym akcentem, mimo to, że wcześniej wygraliśmy, ale to nie było na tyle, żeby mnie to rozweseliło. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał i pa!